Dzień dobry. Dzisiaj udamy się do krainy dolnośląskiego black metalu. Dolnośląskiego black metalu, który już nie jest tak aktywny jak kiedyś, ale są jeszcze takie zespoły, które żyją do dzisiaj. No i jeden z nich niedawno wydał bardzo dobry album. Zapraszam. Świdnica, Świdnica, Dolny Śląsk, Ślęża, góry, lasy, małe, urokliwe miasteczka. No ten region zawsze był magiczny, nie tylko oczywiście muzycznie, bo mam tutaj na myśli krajobrazy, historie, najróżniejsze tajemnice i tak dalej, i tak dalej. No Dolny Śląsk to w ogóle jest kopalnia pomysłów na spędzanie wolnego czasu oraz kopalnia ciekawych i pięknych rzeczy. Ale Dolny Śląsk to oczywiście także black metal. W Polsce wszyscy dobrze wiemy, że na tym Dolnym Śląsku ta aktywność była bardzo duża w latach 90. i wtedy powstało dużo naprawdę dobrych zespołów. Niektóre z nich żyją do dzisiaj. Tak jak bohater dzisiejszego filmu, czyli Selbstmord. Selbstmord powrócił. Wydał swój piąty, jakby to powiedział pewien pan, pełny długograj. Tak, pełny długograj, czyli po prostu długograj. No i ten długograj to Warsign. Warsign wydany przez fińską Out of the Dungeon. I fajnie, że Finowie się tym zajęli, bo to fajna mała wytwórnia, która ładnie wydaje swoje albumy. No i tenże nowy Selbstmord też jest ładnie wydany. I nie mówię tego w ciemno, tylko mam na to dowody. Selbstmord Warsign. Na okładce widzimy, jak mniemam i poznaję. Jest to Diatyron, czyli odwieczny perkusista dolnośląskich hord, w tym chociażby Full Moon. No ale i oczywiście Selbstmord od lat. I właśnie tutaj mamy troszkę tak składową zmianę, no bo Selbstmord przez lata tworzony przez Necro i Diatyrona. No tutaj tym razem mamy już trzy osoby w Selbstmord, bo mamy basistę Sturmera, tak dobrze mówię, tak, Sturmera, który, no jak to basista, prawdopodobnie gra na basie. Tak więc jest to w tej chwili trzech panów. No i Selbstmord wydał ten album i powiem wam, że to jest zaskoczenie duże. Duże zaskoczenie, nie tylko dla mnie, z tego co widziałem, jak czytałem sobie opinie ludzi znajomych, ale nie tylko znajomych, tak dalej. No to zaskoczenie jest duże i pozytywne przede wszystkim. Nie ma, raczej nie słyszałem żadnej negatywnej opinii na temat tego krążka. Wśród oczywiście ludzi, którzy Selbstmord słuchają, znają, gdzieś tam darzą szacunkiem, no bo oczywiście wśród tych, którzy nie, no to trudno o pozytywne opinie. Jak wiadomo, Selbstmord jest zespołem wzbudzającym różne skrajne często reakcje. No i tenże Warsign wyszedł tak troszkę znienacka, a troszkę nie. Znaczy spodziewaliśmy się go wszyscy, ale ja osobiście znienacka mówię tutaj pod tym kątem, że no naprawdę mnie bardzo, bardzo mocno jakościowo zaskoczył. No bo okej, wiedziałem, że będzie nowy album Selbstmord. No i tak sobie myślę, no spoko, no kolejnych krążek, na pewno będzie solidnie, na pewno będzie w jakimś stopniu klimatycznie, na pewno będzie to wycieczka trochę w przeszłość. I tak, oczywiście to wszystko tutaj jest, ale kompletnie się nie spodziewałem, że to będzie tak jakościowa wycieczka w przeszłość, że to będzie tak jakościowy klimatycznie krążek, że to będzie w ogóle jednak troszkę coś nowego jakby dla Selbstmord, według mnie. To tak trochę jest, jakby to była taka nowa jakość w tym zespole. Może ja teraz idę za daleko oczywiście, ale no, jeśli porównam wcześniejsze dzieła do tego, no to
Wiadomo, nie mówię tutaj o tych pierwszych krążkach, no bo to są lata w ogóle różnice, to nie ma o czym mówić. Ale nawet te ostatnie. No to wydaje mi się, że tutaj jednak Selecton Road zrobił bardzo duży krok do przodu. No i ten album jest zaskakująco profesjonalny. Nie to, żeby zespół wcześniej był drużyną totalnie amatorską, bo nie. Ale jednak wiadomo, no to było głębokie podziemie. Selsmord gdzieś tam sobie w tym podziemiu siedział. Nie tworzył rzeczy, które nadawałyby się na okładki magazynów kolorowych, nawet takich jak prasa muzyczna metalowa. No a tutaj nagle tworzy album, który jest naprawdę bardzo, bardzo, wygląda bardzo profesjonalnie, brzmi bardzo profesjonalnie, ale oczywiście nadal, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Nadal jest to dzieło jak najbardziej podziemne, nadal Selbstmord jest częścią podziemia, siedzi w tym podziemiu, jest to jego środowisko naturalne i on nigdzie się stamtąd nie wybiera, po prostu teraz panowie ubrali to w troszkę bardziej uporządkowane, albo inaczej dopieszczone i wygładzone szaty. Znaczy wygładzone pod względem estetycznym, wizualnym raczej, tak bym powiedział, natomiast na pewno nie dźwiękowym, choć brzmienie Warsign też nie jest na pewno jakimś totalnie piwnicznym brudem, bo nie jest. Tak, no więc to jest w ogóle dosyć krótki album, 27 minut trwa mniej więcej, ma 7 kompozycji. Jest bardzo agresywny, jest bardzo energetyczny. Jest bardzo przesycony mocą i dzięki temu, że zostało to wszystko nagrane lepiej, że to brzmienie jest mocniejsze, że to brzmienie jest bardziej soczyste, że to brzmienie jest, tak ja bym powiedział, no po prostu mocne, no to fajnie, bo to dobrze koresponduje z tymi kompozycjami, które są naprawdę, tutaj nie ma pitu-pitu i nie ma, wiecie, smutnych melodyjek, tylko jest jazda do przodu. No jest wojna po prostu, jest nienawiść, wojna. Selbstmord tutaj się nie oszczędza, ani nie oszczędza nas. Poza jedną kompozycją, która jest absolutnym hitem dla mnie. Genialny numer. 6. kompozycja, After the Battle, bardzo dobry tytuł, bardzo dobrze pasuje do tego numeru, który jest akustyczny, który jest niesamowicie przesiąknięty klimatem, w którym wspaniale narasta gdzieś tam napięcie i dramaturgia. By na końcu już po prostu, no nie będę zdradzał wszystkiego, ale to jest świetne po prostu, no super numer i to od razu przenosi człowieka w okolice Ślęży i wiecie, od 90 lata i od razu jest ten pogański mistycyzm, ten wymieszany z satanizmem, ten klimat TTF-u, tutaj to od razu wszystko słychać. Bo cała reszta tego krążka wcale już taka nie jest kojarząca się jednoznacznie z tamtymi latami i z tamtym graniem, gdzie często Selbstmord to robił, bo on zresztą z tamtego grania wyrasta, z tamtej szkoły, to jest oczywiste, więc dla niego naturalnym było granie w tym stylu, ale na tym krążku tego wcale tak dużo nie słychać. Na tym krążku bym powiedział, że Selbstmord skupił się jednak na troszkę innych patentach, oczywiście jest ten duch cały czas tutaj, ale jednak ta moc, ta agresja i ta brutalność tutaj jest dużo większa. I ona jest, bym powiedział, dużo bardziej dzisiejsza. Natomiast oczywiście gdzieś atmosfera i klimat tej przeszłości tutaj jest, ale jednak w mniejszym stopniu. Ona tak naprawdę została skumulowana w tym 6. numerze After the Battle, który jest no po prostu mega wspaniały i cudowny. Także, mówiąc krótko, Selbstmord stworzył krążek świetny. Naprawdę świetny. Myślę, że jest to absolutnie czołówka tego roku, jeśli idzie o polską scenę, o polskie podziemie, czy czołówka tego roku, jeśli idzie o całość. Dlatego jeszcze nie wiem, ale gdzieś tam z przodu pewnie ten album będzie, bo naprawdę jest bardzo dobry, bardzo fajnie się go słucha częściej niż raz w tygodniu, o, tak powiem. Czyli po prostu do niego wracam. Wracam do niego, bo przyciąga, bo ma dużo do zaoferowania i naprawdę zaskakuje. Więc jeśli ktoś do tej pory na przykład traktował Selbstmord co najwyżej jako zespół, oczywiście z przeszłością, historią, pozycją w podziemiu, ale tak naprawdę solidny i nic więcej, bo ja wiem, że tacy ludzie też są, ja zresztą też ich tak traktowałem, no to po prostu solidny, dobry zespół, ale nigdy jakichś tam wielkich wodotrysków nam nie oferował. To tutaj ten wodotrysk jest, tak powiem.
jest naprawdę świetny krążek, krótki, zwarty, zmasowany atak, ale bardzo, bardzo, bardzo nasycony dobrymi momentami, fajnymi aranżami, patentami, aczkolwiek wszystko oczywiście jest tutaj znane doskonale od początku do końca. Nikt tutaj nie wymyśla koła, ani nie odkrywa Ameryki. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to wszystko, co kiedyś było, podać w odpowiedni sposób i jeszcze doprawić dzisiejszą mocą. I to Selbstmoss zrobił. Także bardzo polecam. Warsign, tu jeszcze o sobie. No, tak, Warsign Selbstmord. Bardzo, bardzo dobry krążek. Fińska Out of the Dungeon, ale są polskie dystrybucje, w których można ten album dostać. A przynajmniej można było, bo czy teraz można, to nie wiem. No to tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego.